takie maleństwo. Perfect match. No, Eveline, halo. Chyba się z nim nie polubię. Łasia. Najgorzej. Hej, zapraszam Was dzisiaj na film, w którym zrobimy przegląd nowości Eveline. Przedstawię Wam je w akcji, a na koniec wybiorę te najlepsze. Od razu Wam zdradzę, że wśród tych nowości pojawił się produkt, na który od dłuższego czasu wiele osób czekało i też makijażowo jest dość zaskakująco. Jeżeli taka tematyka Was interesuje i chcecie poznać też dwie niespodzianki, które mam dla Was w dalszej części filmiku, no i też chcecie ze mną spędzić dłuższą chwilę, weźcie sobie coś do jedzenia, do picia i zapraszam do oglądania dalej. Dzisiejszy filmik powstał we współpracy z marką Eveline Cosmetics, a to oznacza tyle, że będę miała dla Was już w tym momencie pierwszą zajawkę niespodzianki, którą jest oczywiście gratis do zakupów, ale o tym gratisie i co trzeba zrobić, żeby go otrzymać, opowiem Wam w dalszej części filmiku. A drugą niespodzianką jest to, co... No, w sumie nie wiem, czy to jest taka niespodzianka, bo pewnie już część z Was to zauważyła. Miałam przyjemność uczestniczyć w projekcie Beauty Academy Eveline Cosmetics, który jest serią tutoriali, które są dostępne zarówno na stronie Eveline, jak i na mediach społecznościowych. No i tam mamy wiele zagadnień makijażowych. To są tutoriale, które ja prezentowałam na modelkach o różnych typach urody. Mamy na przykład tutorial do oczu szeroko rozstawionych, mamy opadającą powiekę. Wiem, że wiele z Was interesuje to, jakbym ugryzła opadającą powiekę, to tam jest właśnie wszystko wytłumaczone na przepięknych moich modelkach. Jest makijaż biznesowy, jest makijaż make-up, no make-up, a poza tym, że te wszystkie zagadnienia makijażowe są poruszane, to też pokazuje Wam, jak używać pewnych kosmetyków Eveline, żeby osiągnąć jak najlepszy efekt. Wszystkie te tutoriale są napakowane wiedzą, jest to wszystko zaprezentowane w taki bardzo kompaktowy, przystępny i przejrzysty sposób, także nie tylko możecie poszerzyć swoją wiedzę makijażową, ale też usystematyzować to, co już wiecie. Także serdecznie Was zapraszam do zakładki Beauty Academy na stronie eveline.pl. Wystarczy już tego gadania, przejdźmy do aplikacji kosmetyków. To może najpierw pokażę Wam wszystkie nowości z pielęgnacji, którymi dzisiaj się będziemy też po części bawić, no bo wszystkiego nie dam rady naraz nałożyć, ale wiecie, o co chodzi. A potem przejdziemy do makijażu, bo tam też jest tych nowości sporo. Pojawiła się nowa seria, to jest Vitamin C 3 Action i mamy sporo elementów tej kolekcji. Jest zarówno rozświetlający płyn micelarny z witaminą C, aminokwasami i hydrolatem z kwiatu pomarańczy. I też nie ukrywam, że opakowania tej serii natchnęły mnie do dzisiejszego stroju. Jest tutaj jeszcze żel oczyszczający do mycia twarzy, też trzy formy witaminy C, dlatego jest 3C. No powiem Wam, że ten żel do mycia tak brzmi, jakby miał mi się spodobać. Mamy tutaj kwas tranexamowy, nie znałam tego składnika, ma to być innowacyjny kwas wygazujący bardzo wysoką skuteczność w zakresie łagodzenia skóry i redukcji nawet dużych przebarwień. A ja mam wrażenie, że ostatnio właśnie trochę mi się tych przebarwień od nowa pojawiło, gdzie już miałam dość jednolitą cerę, a teraz no, w ostatnim czasie fakt, się dość dużo powyciskałam, także to miałoby sens. Oprócz tego jest glukonolankton, który perfekcyjnie oczyszcza pory i wygładza skórę, no i kwasy AHA, które mikrozłuszczają na skórę, czyli nawilża, oczyszcza i rozświetla. Czyli to są dokładnie te rzeczy, których ja szukam w pielęgnacji. Także bardzo, bardzo dobrze to wróży. Oprócz tego w serii mamy rozjaśniająco chłodzące serum pod oczy w rolonie. Również trzy formy witaminy C. Dwa kremy do twarzy. Tu jest rozjaśniająco kojący krem do twarzy z trzema formami witaminy C oraz regenerująco odżywczy krem do twarzy. Też z trzema formami witaminy C. To nie byłoby na pewno zaskoczeniem. No i na koniec mamy jeszcze produkt, na który wiem, że wiele osób czekało i są to SPF-y. To są filtry 50. Jeden to jest osobna seria, czyli po prostu SPF 50 z filtrami UVA, UVB, kwasem hialuronowym, antyoksydantami i aloesem oraz też z tej serii witaminowej C pojawił się filtr. I to jest znowu ten Vitamin C 3 Action. Jest to odżywczy, ochronny krem do twarzy z SPF 50, co też brzmi tak jakby kierowane do mnie. Czuję się przywołana do tablicy, dlatego że ja nie jestem z tych osób, która radzi sobie, która pamięta o tym, żeby codziennie nakładać ten SPF. Jak już się śpieszę, to wolę, wiecie, nałożyć tylko normalny krem, nie mam czasu, żeby on odczekał i dopiero nałożyć SPF i... Dlatego wolę, jeżeli SPF jest w takiej formie, że jest od razu kremem nawilżającym, także to też bardzo do mnie przemawia. Z tyłu mamy napisane, że jest to opracowana z najwyższą starannością ultra lekka, niebieląca formuła, która skutecznie przeciwdziała powstawaniu przebarwień, wczesnych zmarszczek itd., itd., ochrona UVA, UVB, kwas tranexamowy i kolagen. Wystarczy gadania, przechodzimy do aplikacji.
Prowadzę ostatnio wojnę z moją grzywką, bo pomimo, iż nie jest jakaś super długa, to strasznie szybko mi opada w ostatnim czasie i nie wiem, o co chodzi, także już mam jej dość. Ptaszki nam wtórują, w ogóle powinnam sobie zainstalować taką aplikację, która identyfikuje ptaki po śpiewie, bo mamy takiego jednego krzykacza, który nad ranem, no wiecie, dosłownie czwarta, piąta, takie pieśni przedstawia, że ciężko jest dosłownie spać i tylko nad ranem go słychać, więc muszę sobie zlokalizować, co to jest za ptaszek. Wracając do tematu kosmetycznego, witamina C, ten ochronny filtr do twarzy, to jest zaskakująco małe opakowanko. Tu jest 30 ml, ale tak wiecie, wyjęłam z kartonika i tak, ojej, jakie maleństwo, ale z drugiej strony też jest słodziaszne. No i co? Ma podobno nie bielić. A chcę sobie go dzisiaj przetestować, bo mamy też nowy podkład, znaczy nie nowy podkład, tylko nowy odcień podkładu, który już był w ofercie Eveline i będę mogła dzisiaj sobie przetestować, wiecie, to jak się ten krem z filtrem sprawdza pod makijażem, pod podkładem, który znam. Ale chyba rzeczywiście się fajnie rozpracowuje i wchłania. Chyba zrobiłam złą kolejność. Bo wydaje mi się, że powinnam najpierw nałożyć krem pod oczy, a dopiero na to krem z filtrem. No ale już trudno. Ej, ładnie wygląda ta cera. Takie glow daje. Jeszcze sobie nałożę na szyję i dekolt. No to już w sumie idźmy za ciosem i na dłonie też. Chyba wszyscy widzieliśmy to zdjęcie osoby, która nosiła filtr tylko na twarzy, a nie na szyi. Także przeciągamy ten filtr na dół. Ale no co? Wydaje mi się, że rzeczywiście chyba nie ma takiego rozbielenia, nie? Skóra wygląda bardzo świetliście, a odczucie jest takie, że mam po prostu krem nawilżający na skórze, także dobrze się zapowiada. Może trochę pomieszałam kolejność, ale krem pod oczy nałożyć i tak muszę. A ten krem, który dzisiaj wylądował pod oczami, może też wylądować u Was jako gratis. I to jest ten przeciwzmarszczkowy krem pod oczy i na powieki, który zarówno dobrze się sprawdza na noc, jak i na dzień pod makijaż. Nic na nim nie roluje, przepięknie korektor i puder na nim wyglądają. I żeby dostać ten korektor w gratisie, musicie zrobić zakupy na stronie eveline.pl i przy zakupach za minimum 89 zł w koszyku wpisać kod MAXI06. I wtedy w Waszym koszyku jako gratis pojawi się od razu ten krem. To jest oferta do wyczerpania zapasów. Wiem, że te gratisy Wam się zawsze bardzo podobają, ale żeby go dostać, wiecie, trzeba po prostu te zakupy zrobić szybciej niż później. A to jest ogólnie krem, który ma 97% składników pochodzenia naturalnego i jest tutaj też w składzie ta sika, czyli wąkrotka azjatycka chyba, tak? To jest po polsku. Dodatkowo aloes i kofeina, także ogólnie bardzo dobre składniki dla okolicy pod oczami i dla powiek. Także jak gratis mamy odhaczony, to przechodzimy do podkładów, bo tutaj też mamy kilka nowości, ale może w końcu przestanę powtarzać, że tutaj też mamy nowości, bo w sumie przy prawie każdym etapie te nowości się pojawiają, także rzeczywiście sporo tego jest. Mamy nowe odcienie podkładu Liquid Control, to jest ta nowa odsłona tego podkładu, która została wzbogacona o niacynamid i pojawiły się kolory 10, 15 oraz 03. Swojego czasu ja tej poprzedniej wersji bardzo często używałam, bo on ma też takie wygładzające wykończenie. On jest też fajną opcją do cery tłustej, bo jest bezolejowy, ale no właśnie tak jakby jego konsystencja jest trochę z pudrem, także właśnie do tej cery przetłuszczającej się lepiej się sprawdzi niż do mojej suchej, normalnej, bo no u mnie rzeczywiście ja mogłam go nosić tylko przez ograniczoną liczbę dni. Ale mam podkład, który jest lepszy dla mojej cery i teraz z ogromną przyjemnością mogę Wam ogłosić, że Better Than Perfect został wzbogacony o nowy, ciemny odcień 06. Yes! W końcu, chociaż rzeczywiście to nie jest jeszcze, wiecie, można by wymagać jeszcze więcej, bo ta szóstka jest dla mnie w tym momencie dobra. Ja już sobie tutaj robiłam wcześniej swatcha, żeby sprawdzić, czy ten kolor będzie dobry i się okazuje, że tak, jest idealny. No ale oczywiście, jak się trochę opalę dalej w ciągu lata, to już będę miała problem, ale jednak jest to krok w dobrą stronę, nie? W dalszym ciągu jednak uśmiecham się do Eveline o ciemniejsze odcienie korektorów. Halo.
Halo. Ja z podkładem Better Than Perfect polubiłam się od momentu premiery, od pierwszego użycia, tylko ja mam taki problem z podkładami Eveline, że one podobają mi się pod względem formuły, ale później w ciągu roku, przez większość roku mam problem z odcieniem. Znaczy teraz już jest trochę lepiej, no bo właśnie Wonder Match ma ciemniejsze kolory, ale czy Selfie Time, czy ten Better Than Perfect, czy właśnie Wonder Match, to są tak pięknie wyglądające na skórze podkłady, że hej. I to jest podkład na tyle unikatowy, że on zastyga, ale jego wykończenie w dalszym ciągu jest świetliste, że on wygląda jak w niebie zastygnięty, ale jest zastygnięty. No i mamy tutaj kolagen roślinny, kwas hialurynowy oraz skwalan. No i proszę bardzo. Ha! Perfect match! Na tym kremie rozchodzi się jak ta lala. W sensie nic mi się tutaj nie wałkuje, ani nic się nie dzieje. Wklepię sobie go gąbeczką tą różową, już sobie tutaj wcześniej ją zmoczyłam. Jak niewiele do szczęścia potrzeba. Po prostu podkład, który Wam pasuje kolorem. No właśnie, tylko teraz zaczynają się schody, bo mamy jeszcze nowy róż i nowy rozświetlacz, ale chciałam najpierw nałożyć korektor, tylko mam do wyboru albo Wonder Match Lumi, albo Wonder Match. No i mam zarówno najciemniejszy odcień z jednej, jak i z drugiej serii i też nie wiem, czy nie będę musiała sięgnąć po inny korektor, no bo jak ten podkład leży mi idealnie, to też boję się teraz zrobić sobie za mocne rozjaśnienie pod oczami. No ale dobra, sprawdźmy. Może spróbujemy najpierw z tym normalnym Wonder Matchem. To jest odcień 20, czyli ten brzoskwiniowy. Ale od razu Wam powiem, że jak lubicie róże Eveline, te płynne, no to zaraz na następną informację się bardzo ucieszycie. No jest za jasno. No Eveline, halo. Jak już mamy ciemniejsze podkłady, to potrzebujemy ciemniejszych korektorów. No i po szybkim doklepaniu innego korektora jestem gotowa na nałożenie różów i rozświetlacza, a właściwie różu i rozświetlacza, ale dwa róże się pojawiły, czyli rozszerzenie tej serii Wonder Match. Mamy kolorek 4 oraz 5 i szczerze mówiąc to nie wiem, na który mam się dzisiaj pokusić. Może tak trochę wrócimy moją historią makijażową do takiego brudnego różu, bo kiedyś takie róże właśnie głównie na mojej twarzy się pojawiały, ale też swoją drogą właśnie ten płynny róż na podkładzie Better Than Perfect pięknie wygląda, bo to jest taka... bardzo nice. Bardzo nice, bo to jest taka konsystencja, albo właściwie takie wykończenie, którego nie trzeba pudrować, jeżeli o podkład chodzi, chociaż my go przypudrujemy, bo mamy też nowy puder do przetestowania, ale nawet jakbyście się śpieszyli i tylko nałożyli ten podkład i na to róż kremowy, to już wygląda przepięknie. Przepiękny jest ten odcień numer 5. Odcień jest taki zdrowy, różowy, ale nie krzyczący różowy. No, bardzo ładny kolor. Myślę, że później może też na ustach albo na oczach jeszcze zastosujemy. Zaraz zresztą zobaczymy. Bo przechodzimy do rozświetlacza i rozświetlacz jest z tej samej serii właśnie co róże, czyli Wonder Match. I ma to być Liquid Highlighter, czyli właśnie rozświetlacz w płynie z witaminą C. Czy ta witamina C już teraz będzie wszędzie. Kiedyś jak Wam pokazywałam któryś kosmetyk, który został wzbogacony o witaminę C, już nie pamiętam co to było, to pojawiły się komentarze od osób średnio zadowolonych z tego faktu, bo są na przykład uczulone na witaminę C. No to rzeczywiście takie osoby mają w tym momencie przerąbane, bo witaminę C ma swoje 5 minut, ale dla mnie, gdzie ona bardzo dobrze służy mojej skórze, no to wiecie, taki makijaż wzbogacony, jeszcze dodatkowo ten składnik dla mnie jest plusem. Tak wygląda swatch tego rozświetlacza i szczerze to najpierw chciałabym zobaczyć, czy to jest rozświetlacz zastygający, bo to wpłynie na to, w jakiej ilości i jak rozlegle będę go nakładać na twarz. A w międzyczasie, jak on potencjalnie zastyga, to chciałabym sobie tylko podsumować, że mamy już w Eveline płynny rozświetlacz właśnie w tej formie, mamy rozświetlacz varieté płynny, no i mamy oczywiście kremowe róże, także brakuje nam jeszcze bronzerów kremowych. Halo, kiedy? Także najpierw sobie nałożę ten rozświetlacz gąbką. Chociaż w sumie tutaj się już wszystko błyszczy, więc nie wiem, czy on będzie aż tak zauważalny. Jest jakaś różnica między tą stroną a tą?
No dobra, zobaczmy tak. Chyba będę musiała sobie później dołożyć jeszcze róż. No ale też z drugiej strony nie chcę przesadzić już z tą ilością produktów na policzku. No i teraz dopiero go widać. Ale no chyba właśnie przesadziłam z tą ilością, bo tutaj, widzicie? Tutaj już widać tę ilość warstw. Dobra, zaraz to poprawię, a na prawej stronie od razu przejdę do aplikacji, tak, z aplikatora. Chyba się z nim nie polubię. Mam wrażenie, że on jest dość ciężki w aplikacji. Znaczy, ogólnie daje bardzo delikatny efekt, czyli na przykład nałożony na obojczykach wyglądałby pewnie fajnie, ale już nakładany na, no właśnie na podkład, wiecie, na róż, na produkty, które już wcześniej się znajdują na twarzy podczas aplikacji rozświetlacza, żeby cokolwiek było zauważalne, musimy go nałożyć w większej ilości, a wtedy, no przynajmniej na moje oko, nie wygląda to za fajnie. Także dajcie mi chwilę, zaraz wrócę, naprawię sobie tutaj te dwa policzki, czyli usunę ten rozświetlacz, nałożę jeszcze raz róż i korektor i przejdziemy do testowania pudrów, bo mam wrażenie, że ten rozświetlacz tutaj mi wszystko popsuł. No i teraz wszystko wygląda o wiele lepiej i zaraz sobie jeszcze na szczyty kości policzkowych nałożę tym kąbeczką puder, ten Feel the Glow, to jest numer 02, który jak widać już jest dość mocno wysłużony. No ale to jest właśnie jeden z tych rozświetlaczy, który będę zachwalać na zawsze. No po prostu jest przepiękny, także on nam nie sprawi żadnego problemu i też wiem, że właśnie nałożony tą metodą na gąbeczkę, na kremowy róż będzie wyglądał przepięknie, ale to zaraz. Bo przypudrowałam sobie już okolice pod oczami i tutaj nałożyłam mieszankę standardowego, tradycyjnego varieté różowego, zmieszanego z tym peachowym pudrem. Także mamy taką właśnie lekko rozświetlającą satynę pod oczami. Natomiast mówię, że mamy tradycyjną wersję pudru varieté, bo pojawił się nowy i jest to fioletowy. Znaczy opakowanie jest fioletowe, on sam w sobie jest chyba troszkę różowy. Nie wiem, jeszcze go nie otwierałam, będę musiała zaraz zobaczyć. Ale różnica jest taka, że to jest ultra lekki, transparentny puder sypki z kwasem hialuronowym, który zapewnia miękkie, matowe wykończenie makijażu Soft Focus. No i mamy tutaj jeszcze 86% mineralnych pigmentów. A to jest transparentny puder do utrwalania makijażu z dodatkiem lawendy i skwalanu, który zapobiega wysuszeniu skóry. Posiada właściwości wygładzające, spłycające, widoczność porów i nierówności, zapobiega błyszczeniu się skóry, zapewniając matowe i naturalne wykończenie. Okej. Okay. Pomijając fakt, że wysypałam chyba połowę tego pudru, będąc sobą, to chciałam Wam pokazać różnicę kolorystyczną, która jest zauważalna i mam nadzieję, że na kamerze też to będzie dobrze odzwierciedlone. Ten standardowy varieté jest jaśniejszy i ma właśnie taki lekko różowy kolorek, a ten jest wyraźnie beżowy. No i w dotyku rzeczywiście się wydaje taki, wiecie, mega wygładzający. Więc dajmy mu szansę i spróbujmy nałożyć go na czoło. A ja prawie zapomniałam o jeszcze jednej nowości, jaką są pędzelki. I to są pędzle, z którymi ja już miałam do czynienia w lutym, kiedy kręciliśmy właśnie to Beauty Academy, wtedy już ich używałam. I są naprawdę spoko. Te do oczu są z włosia mieszanego, czyli zarówno naturalnego, jak i syntetycznego. No oczywiście pomijając ten pędzelek do brwi, no, który jest w 100% syntetyczny. A te do twarzy są z włosia syntetycznego. I ogólnie też trzeba przyznać, że kształty są fajnie przemyślane. Każdy można kupić coś pojedynczo i jest jeszcze właśnie taka tuba. I muszę przyznać, że te kształty są naprawdę fajnie przemyślane, także nawet jakby te 5 pędzelków miało być Waszymi jedynymi pędzlami, to myślę, że spokojnie można by się nimi umalować. I ja sobie nałożę ten puder na czoło tym pędzlem dużym do pudru. Wow! Pory? Jakie pory? Przypudrowałam sobie tę skórę pod oczami wcześniej, bo nie wiedziałam, jaki ten puder będzie, ale patrząc na jego zarówno kolor, jak i wygładzenie, ja dosłownie mam wrażenie, jakbym dotykała powietrza. Że to jest takie, wiecie, to jest nic. Ale zarazem można by się dopatrzyć też takiego satynowego, delikatnego blasku. Tylko właśnie ten blask ja widzę tylko na palcach. Na czole myślę, że tutaj też wyraźnie widać, że jest ono pięknie wygładzone. Także bez obaw mogę nałożyć też ten puder.
chciałam skończyć zdanie. Chciałam powiedzieć, że mogę go jeszcze nałożyć na resztę twarzy. Po przypudrowaniu twarz jest idealna. W sensie jest wygładzona, jest ujednolicona. No i ten krem z filtrem, z witaminą C pod makijażem leży jak ta lala. Także tutaj wszystko się pięknie zgrywa. Jedyna rzecz, która mi nie pasowała, to był właśnie ten rozświetlacz, który notabene, jak się okazało, nie zastyga. Także to jest na razie najsłabsze ogniwo na dziś. No i teraz będzie taka reszta makijażu w telegraficznym skrócie, bo do twarzy już nie mam niczego nowego. Także na policzki gąbeczką nałożę rozświetlacz, to jest numer 02. I to jest też idealna okazja, żeby Wam tę metodę przypomnieć. No zobaczcie, tutaj nie ma wątpliwości, że jest to zauważalne. I przy okazji wygląda naprawdę niesamowicie świeżo. I przy takim właśnie nałożeniu na kremowy róż pudrowego rozświetlacza otrzymujemy trwałość, bo do tego rozświetlacza nam się już nie będą na przykład włosy przyklejać, ale też przy okazji wygląda to mokro. I nie wiem, na czym to polega, ale no też musimy mieć na pewno odpowiedni rozświetlacz, który przy nakładaniu mokrą gąbeczką nie zmieni się w bryłę, tylko właśnie będzie piękną taflą, chociaż jest pudrem. Akurat w tym miejscu, tak idealnie w miejscu rozświetlacza, zrobił mi się taki dynks, który teraz będzie podkreślony, ale zaraz zrobię z niego pieprzyk. Do wymodelowania twarzy użyję bronzera z Trio Varieté, to jest ta wersja 02. I on pójdzie na czoło, policzki i żuchwę. A na brwi nałożyłam najpierw mydełko, żeby okiełznać ich kształt, a następnie nałożyłam pomadę w kredce, czyli mojego ulubieńca, to jest kolor Dark Brown. To połączenie mydełka i pomady w kredce to jest match made in heaven, te dwa produkty idealnie się ze sobą łączą. No i tak wygląda makijaż na tym etapie. Przyznam szczerze, że ten nowy puder Varieté robi robotę. I aż żałuję, że sobie przypudrowałam okolice pod oczami wcześniej czymś innym, bo on też potencjalnie będzie dobrze wyglądał w tym obszarze, bo o ile ten pierwszy Varieté, ten różowy Varieté, w ogóle mam tutaj dwa opakowania, nowe do pokazywania i to, które jest przeze mnie używane, to ten puder jest trochę rozjaśniający. Ten z kolei no jest kompletnie inny. Nie dość, że kolor jest inny, to też to wykończenie ogólnie pod palcami jest takie niesamowicie miałki i śliski dosłownie. No i to wygładzenie rzeczywiście jest zauważalne. Myślę, że ogólnie na kamerze też będzie widać dokładnie, jak optycznie wygładza pory. Także możliwe, że właśnie przez to, że nie zostawia rozjaśnionej skóry, to też pod oczami będzie fajnie wyglądał, ale to będzie do przetestowania na kiedy indziej. Ja sobie jeszcze ten bronzer z paletki Varieté w tym samym odcieniu nałożyłam na nos. I chociaż to jest zdecydowanie cieplejszy odcień od tej palety w numerze 1, to też przynajmniej na żywo, może w trakcie edycji zmienię zdanie, ale na żywo też na nosie to bardzo ładnie wygląda. No i co? Przechodzimy do oczu. Jeżeli o makijaż oczu chodzi, to tutaj też, miałam już tego nie mówić, pojawiło się kilka nowości. Oprócz tego, że do brązowego tuszu Varieté dołączył też brązowy eyeliner. I to jest eyeliner z pędzelkiem. I zostawia taką smakowitą, czekoladową kreseczkę. No, niewykluczone, że ona dzisiaj się na oczach znajdzie, ale mamy dzisiaj dużą konkurencję, bo mamy też dodatkowo niebieski, taki chabrowy dosłownie odcień tuszu. Ja wszystkich nowości do oczu dzisiaj nie nałożę naraz, bo one się będą ze sobą kłócić. Zaraz Wam pokażę jeszcze, o co mi chodzi. Także mamy kolejny odcień tuszu Varieté. Jest czarny, jest brązowy i teraz jest jeszcze właśnie nawet nie tyle niebieski, co po prostu chabrowy. I mamy kolejne rozszerzenie serii Varieté o 4 eyelinery. I to są takie eyelinery brokatowe. Mamy dwa bezpieczne kolory, czyli szampański i taki głęboki brązowy. Brązowy. I mamy dwa bardziej niecodzienne może odcienie, czyli srebrny i taki fiolet opalizujący na zielono? Coś takiego. Ogólnie to też tych eyelinerów można by użyć na dwa sposoby. Tutaj mamy już pędzelek w opakowaniu i możemy nałożyć go normalnie, jak wiecie, eyeliner, albo można by ten eyeliner rozetrzeć i wklepać. No to jest akurat ten brązowy odcień, ale złoty, który w sumie, no właśnie jest nie tyle szampański, co może bardziej złoty, bo wcześniej jakoś tak na niego spojrzałam pod złym kątem, to jest numer 01. On ma w sobie większą ilość drobinek, no i po roztarciu to
ten brokat jest jeszcze bardziej zauważalny. I tak sobie pomyślałam, ale w sumie nie jest aż taka konkurencja. Bo na pierwszy rzut oka wydawało mi się, że ten eyeliner w odcieniu 01 będzie niezłą konkurencją do mojego ulubieńca, czyli cienia w płynie z serii Flower Garden, to jest odcień 02, czyli ten przepiękny szampański. Ja go uwielbiam, słuchajcie, naprawdę. I on też ma takie delikatne drobinki brokatu w sobie, ale są o wiele mniejsze. No i właśnie w momencie, kiedy rozetrzemy ten cień, to tutaj też ta różnica koloru się rzuca w oczy. Zobaczcie, takie stopniowanie odcieni w tym momencie, że mamy jasny, średni i najciemniejszy. Także mamy tyle rzeczy do wyboru. Ponieważ dzisiaj się wystroiłam w różowo-pomarańczowo-żółty strój, to chyba jednak ten chabrowy tusz sobie dzisiaj daruję. Natomiast na oczach pojawi się brązowy eyeliner. Myślę, że ten cień Flower Garden również. I któryś z tych eyelinerów, albo dobra, zamiast Flower Garden niech będzie ten eyeliner Varieté. Ale miałabym jeszcze ochotę nałożyć na powieki ten róż, który się też na policzkach znalazł, bo też go można normalnie jako cień do powiek używać. Z tym, że też dobrze jest go utrwalić, wiecie, cieniem pudrowym. No bo to nie jest zastygająca formuła, zresztą jeżeli używacie ich na policzkach, to wiecie, one stawiają taki lekko świeży blask, ale też miałam przetestowany ten róż w makijażu monochromatycznym właśnie w trakcie filmowania Beauty Academy i tam właśnie używałam tego różu jako bazy pod cienie, później jako pomadkę, później jako róż. I postaram się dzisiaj tak malować te oczy, żeby nie zrobić obsypki. No i używam pędzelka, to jest numerek 03. Właśnie do pracy z kremowymi produktami, one są bardzo fajne. Bo się też, wiecie, łatwiej myją przez to, że mają ten miks włosia naturalnego i syntetycznego. Na wewnętrzny kącik nałóżmy ten eyeliner Varieté. Ależ te ptaszki ćwierkają, co? I to jest pędzelek 02. No to jak robimy taką wielofunkcyjność, to teraz ten róż posłuży mi do utrwalenia tego kremowego różu na powiece. To jest pędzelek numer 1. Ten eyeliner Varieté na wewnętrznym kąciku zastygnie, więc jego nie muszę niczym utrwalać, więc tam już nie będę nakładać cienia, ale na ten moment przejściowy między różem pudrowym a eyelinerem nałożę jakąś błyskotkę i w sumie może ten mój ulubiony ze środka, czy on tu dzisiaj nam będzie pasował? No, a może ten różowy? No to już zróbmy ten różowy, niech będzie taki właśnie monochrom. Wyjdzie z tego taki trochę spotlight. Sięgam po pędzelek numer 4 i używając może tego cienia zaznaczę załamanie powieki, a najpierw w ogóle tym beżowym, łuk brwiowy oczywiście, a potem ten pójdzie na dolną powiekę. Czyli najpierw łuk brwiowy, potem załamanie powieki. I dolna powieka. W takich odcieniach na powiece moje tęczówki zaczynają się robić bardziej zielone. O. No i właśnie, ja takie eyelinery lubię, zwłaszcza takich, wiecie, precyzyjnych elementów, jak wewnętrzny kącik, gdzie dosłownie wystarczy podziabać pędzlem przez chwilę i mamy piękny efekt. Fajnie wyglądają te elementy brokatu, właśnie tak przebijające się przez tą perłową bazę. Zaraz sobie nałożymy jeszcze jakiś fajny kolorek na linię wodną, żeby tak zrobić kontrast do tych różów na powiece. A najpierw kreska brązowym eyelinerem. I sama nie wiem, czy mam robić dużą kreskę, czy małą kreskę. W sumie dawno nie robiłam dużej kreski, nie? No dobra, będzie duża kreska. Ale ten brązowy odcień bardzo fajnie pasuje właśnie do tego makijażu na powiece. Najgorzej, że zaraz będę musiała wszystko powtórzyć na prawym oku. No i najgorzej, bo kreska na tym oku wyszła przepiękna. I teraz znowu jest to ta życiowa potyczka, że trzeba zrobić kopiuj i wklej po drugiej stronie. Zaraz wracam. Mam wrażenie, że my to już dawno ustaliliśmy,
na tym kanale, że ja jestem osobą, która nie zna umiaru, nie? Bo no, poniosło mnie z tym eyelinerem tym miedzianym. No w sumie to jest chyba bardziej miedziany niż złoty. Nie wiem, już trzeci kolor tego eyelinera podaję. No patrzcie, patrzcie jak to wygląda. Nałożyłam sobie jeszcze właśnie brązową maskarę Varieté na dolne rzęsy. Górne rzęsy wytuszowałam czarną maskarą Varieté. I jak widzę, nie omieszkałam się też jeszcze uciapać przez zbyt szybkie spojrzenie w dół. Ale no właśnie, już po kryzysie. Wystarczy poczekać, aż tusz wyschnie i dopiero go delikatnie spiralką zebrać ze skóry. No, ewidentnie pierwsze skrzypce w tym makijażu gra ten eyeliner. Chyba mi się podoba, nie? A na linię wodną nałożyłam różową kredkę Varieté. To jest taka, no w sumie nie wiem czy nowość, ale taka chyba trochę nowość. Czyli eyeliner Varieté 09. On jest czymś, co się albo kocha, albo się nienawidzi. Ogólnie te kredki też mogą być oczywiście używane na ustach. I też te, które są przeznaczone na usta, czyli nudziaki, mogą być używane na oczach. Także to jest naprawdę uniwersalne. Zresztą najpierw sobie przygotowałam Varieté do ust numer 01, żeby nałożyć go na linię wodną. I najpierw przejechałam tutaj po lewym oku, ale ładnie to wyglądało, ale to nie było to, na czym mi zależało. Ja chciałam coś, wiecie, takiego właśnie dającego po oczach, a albo miałam do wyboru jeszcze ten wrzosowy, albo biały, ale nie dawało mi to takiego kopa i kontrastu, o jaki mi chodziło. No i ten róż mi dokładnie to załatwił, także tak wyglądają skończone oczy. To jest taki typowo letni makijaż na imprezę. No, podoba mi się ten makijaż, podoba. Oczywiście przykleiłam te sztuczne rzęsy, żeby, wiecie, był taki mega efekt. Eyeliner myślę, że będzie też fajną opcją dla rudowłosych. Ja trochę dałam się ponieść i nie wiem, czy zwróciliście na to już uwagę, ale dodałam kilka włosków właśnie tym eyelinerem, bo sobie pomyślałam, że skoro on jest taki precyzyjny, to może będzie też fajnym kolorem do brwi. I tak owszem, ale właśnie dla rudowłosych osób, bo jest to bardzo ciepły brąz, a przynajmniej tak wygląda na skórze. Bo wiecie, na powiekach, gdzie mamy już nałożony cień, trochę to inaczej się prezentuje niż na obszarze, na którym mamy włoski, czy właśnie jest jakby bliżej do skóry. No, dla mnie jest on za ciepły do brwi, ale też jest to jakaś opcja. Ale jeżeli chodzi o używanie go na powiece, to już taki spoiler trochę zrobię, zanim jeszcze przejdziemy do tego podsumowania, że chyba podoba mi się bardziej niż czarny Varieté. Nie wiem, czy to jest kwestia tego koloru, czy o co chodzi, ale przepiękny jest ten eyeliner. Umaluję sobie jeszcze usta i nałożę właśnie tę kredkę 01, a na to damy jakiś fajny różowy błyszczyk. Notabene, jeżeli oglądacie mnie na Instagramie, to na pewno widzieliście rekordowy obrzęk ust, jaki mnie spotkał ostatnio. To była całkiem normalna reakcja na makijaż permanentny i tak wygląda ten makijaż permanentny ust już wygojony. Powiedziałabym, że super naturalny efekt, czyli to, o co mi dokładnie chodziło, z tym, że odcień ust jest piękny, jednolity. I teraz mogę sobie nałożyć tylko właśnie przy takim, wiecie, pełnym makijażu oka konturówkę w jakimś innym odcieniu i nie obchodzi mnie, czy się konturówka zje, czy nie, bo ten odcień jest idealnie dobrany. Wręcz jest takie mega naturalne przejście między odcieniem ust a śluzówką, że w sumie nie jest to nawet zauważalne, także dokładnie o to mi chodziło. Jeszcze sobie tę konturówkę rozblendowałam od środka pędzelkiem. No i teraz właśnie, albo nałożę, nie ten, cały czas mi się zły róż bierze, ta czwórka, a to piątka jest na policzkach i na oczach, albo on, albo błyszczyk, albo w sumie niech będą oba. I to jest właśnie jedna z takich sytuacji, o tak, to będzie wyglądało bosko, kiedy odpowiedź na to, co jest na ustach, nie jest prosta. I używam tego samego pędzelka, którym blendowałam róż na powiece. Ekstra. Ja już chyba nie chcę błyszczyku na usta. Dodałam jeszcze świecidełka w uszach. I dopóki jesteśmy jeszcze na zbliżeniu, to chciałam Wam pokazać, jak wygląda makijaż z bliższej odległości. Cera wygląda super, naprawdę przepięknie. I oczy.
Tak teraz patrzę, że może trochę przesadziłam z ilością tego eyelinera we wnętrznym kąciku na ruchomej powiece, ale w sumie, jak patrzę na wprost, to widać tylko te obłędne drobiny, obłędny brokat. No dobra, to jak wszystko już widzieliście, to czas na podsumowanie. Szczerze mówiąc, to jest jeden z tych momentów, jeden z tych makijaży, kiedy nie mogę przestać się na siebie patrzeć. Fajnie to koniec końców wyszło, ale przechodząc do konkretów, rewelacja. To jest po prostu coś cudownego. Ciekawa jestem, jaki będzie właśnie wpływ tego kremu, właściwie tego filtra, albo kremu z witaminą C, dwa w jednym, na rozjaśnienie przebarwień, bo to jest coś, na czym teraz mi bardzo zależy. Zresztą sami pamiętacie, pytałam się, czy nie zacząć retinolu. Także ten retinol już dawno mi z głowy wybiliście. A jeżeli w tym samym czasie mogę zwalczać przebarwienia i przy okazji chronić się przed promieniowaniem UV, to hello, to jest coś idealnego. Ja nie mam wrażenia, wiecie, ani ściągnięcia, czyli właśnie nawilżenie jest. Nie mam wrażenia, że coś mi zaraz pęknie, a wiem, że to jest podkład zastygający, no to naprawdę jest 10 na 10. Przeogromnie cieszę się, że jest ten ciemniejszy odcień tego podkładu, bo on jest tak boski. No mówię Wam, on zastyga i jest naprawdę trwały, ale przy tym nie wymaga pudrowania, bo on zastyga w taki błyszczący sposób. Także przeogromnie się cieszę, że jest ciemniejszy kolor, który będę mogła w tym momencie katować, dopóki się nie opalę jakoś mocniej. Tylko, jak to ja, muszę się trochę poczepiać. Do pełni szczęścia brakuje jeszcze ciemniejszych odcieni korektorów. Ale to jest temat na kiedy indziej, to jest, wiecie, wewnętrzny problem Eveline. Z innych rzeczy, które z nowości, które się jeszcze tutaj na twarzy pojawiły, to puder Varieté, ten nowy, on jest ze skwalanem i z lawendą. Bardzo dobre wrażenie na mnie zrobił. Ja ogólnie mam słabość do pudrów Eveline. Oni w pudry i w rozświetlacze jak najbardziej potrafią, także też na pewno trafi do szuflady do dalszego testowania. Tym bardziej, że tak jak Wam mówiłam, muszę jeszcze przetestować, jak będzie wyglądał sam tylko jako utrwalenie korektora na skórze pod oczami. Nowe odcienie różów, super, zwłaszcza ten, który zagościł u mnie, czyli numer 5. Ja mam chyba jakąś już sklerozę, naprawdę. No i tak samo eyeliner i ten cień miedziany, jak już to ustaliliśmy, też są 10 na 10. Pędzle, tak jak już Wam mówiłam, są naprawdę fajne. Zresztą no, ja już miałam z nimi do czynienia, ile? 4 miesiące temu. No i najsłabsze ogniwo na dziś, czyli ten rozświetlacz nowy Wonder Match. No, nie polubimy się na Facebooku. Dla mnie on jest po prostu za delikatny. Ma za mało pigmentu, za mało tego rozświetlenia w stosunku do jego konsystencji. Bo on teoretycznie jest, wiecie, taki pięknie szampański, naprawdę jego odcień jest super, też nie ma tutaj drobin brokatowych, tylko jest taki jakby jednolicie perłowy. Zdaję sobie sprawę z tego, że on teraz na kamerze wygląda pięknie na tej dłoni. Tylko wiecie, na dłoni nie ma nic. Gdybym chciała nałożyć sobie go może na gołą twarz, albo tylko na krem z filtrem na przykład, to pewnie wyglądałby fajnie. Właśnie tak zwłaszcza, wiecie, jeszcze rozblendowany palcami, czy nie wiem, na dekolcie. No ale chociaż na, używanie na dekolt, no to jest zbyt mała pojemność, nie? To by się bardzo szybko skończył. Ale jakby go tak nałożyć może na czystą skórę, to wyglądałby fajnie. Natomiast w momencie, kiedy mamy już nałożony podkład i korektor właśnie w tym obszarze, to rozblendowanie tej konsystencji, która też sama w sobie jest taka dość jakby nawilżająca, no powoduje popsucie podkładu pod spodem, więc no, to jest dla mnie denerwujące. W tym przypadku, jeżeli chodzi o płynny rozświetlacz, to wolałabym ten rozświetlacz Varieté, który raz, że jest większej pojemności, czyli można by go też spokojnie używać na dekolt czy gdziekolwiek indziej, bez obawy, że się zaraz skończy, a dwa, ten Varieté pięknie wygląda rozblendowany na szczytach kości policzkowych, także ten nie jest moim ulubieńcem. Jakbym miała wytypować takie top 3 najlepsze kosmetyki z dziś, najlepsze nowości z dziś, to powiedziałabym, że ten krem z witaminą C z filtrem SPF 50 to jest absolutny hit, naprawdę jestem pod ogromnym wrażeniem. I też tego, jak on wygląda, wiecie, na samej skórze, bo rzeczywiście był może trochę jaśniejszy, tak minimalnie jaśniejszy, ale to się jakoś tak scaliło z cerą i tego rozbielenia później nie było, także świetna sprawa. Ten puder Varieté ze skwalanem i brązowy eyeliner, no bo nie wiem, czy mam traktować nowy odcień podkładu jako nowość, czy nie. I na dzisiaj to już wszystko. Jak zawsze w opisie pod filmem zadniecie pełną listę kosmetyków, o których dzisiaj mówiłam, wraz z linkami, pod którymi możecie je znaleźć. To będą wszystko odnośniki do strony eveline.pl, a tam oprócz tych wszystkich rzeczy macie zakładkę Beauty Academy, czyli te wszystkie pomocne tutoriale oraz przy okazji zakupów, jeżeli coś Wam po dzisiejszym filmiku wpadło w oko, pamiętajcie o wpisaniu kodu MAXI06, żeby otrzymać ten krem pod oczy gratis.
Jeżeli się Wam ten filmik spodobał i miło spędziliście ze mną czas, proszę Was o zostawienie kciuka do góry i przypominam o możliwości subskrybowania kanału, żeby być na bieżąco z nowymi filmami. Dwa filmiki tygodniowo zawsze się pojawiają, zawsze w środę i zawsze w sobotę. Na przykład ostatnio pojawiły się takie dwa filmiki. Jeżeli coś się Wam nie pokazało w subskrypcjach, to teraz jest czas, żeby nadrobić. Dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Pa!